Dzień dobry. Zobaczcie, co tu mamy. Co tu mamy? Po tytule już wiecie pewnie, że reanimujemy przyczepę. Przeanimujemy. Lekkie prace gwarancyjne. To jest na gwarancję. Tak, gwarancja. Tu trochę się pokrzywiło, tam się coś trzeba odkręcić, to kręcić, nasmarować, wiecie jak to jest. Trzeba podgrzać. No, mamy tutaj dwa dynamity do grzania. Co mówisz? O właśnie, szwagier mówi, że u niego rurki są okrągłe. Szwagier to już... Dobra, założę na łeb. Był dzisiaj u spowiedzi, to już by be. Jest dobrze? Jest dobrze. Dawaj. Dobra. Trochę dalej tutaj. Delikatnie, żeby cię nie wywinęło. Tam na samym końcu biedni. Dobra. Tu końcówkę trzeba nadprostować. Tak? Nie, mhm. Tak jest, dobra. Tak trzeba. To bij tam, gdzie otwór. Nie ten otwór, a tu jest. Delikatnie. Jeszcze? Pacnąć? Jak? No wiesz, nie? Lepiej nie będzie, bo to się skrzywiło tak, że wiesz. Chyba, że ty mniejszy. No, do środka wsadzić. Ty mniejszy? Ty mniejszy? Nie, nie. Ja to zostaw. Dziwo. Siła. Dobra. Wiesz, czy na skę, bo zaraz znowu nam walą prawa. O, tu Stachu będzie patent montował z siłowniczkiem. Pochwal się. Co? Jak to zaplanowałeś sobie? Na razie jeszcze nie kupiłem się zaworów, bo urlop dziady zrobiłem. Dzisiaj długi weekend, czyli piątek po Bożym Ciele. I Stachu to chce wmontować gdzieś. Tam gdzieś, nie wiem, to będzie na przodzie. Na przodzie chyba tam. Nie tu, to będzie tu gdzieś. Tu chcesz to zmontować? No nie będę tego robił. Linka jest. I tu gdzieś to zamocuję. Nie wiem, już myślę. Gdzieś tu to zamontować, powiedzmy tak, czyli nie wiem, jakieś mocowanie dorobię i będzie linka i ona, i siłownik się będzie wysyłał i będzie sterował tym posuwem. A, myślałem, że chcesz hydraulicznie dobijać jeszcze przyczepę. Nie, no to wiesz, no to będzie. No to elegancko będzie włączony taki. No bo to wiesz, z kabiny nie ma jak sterować, no, tutaj założy teraz się trójnik, kabina to... przełączy się, będzie zawór trzydrożny i najwyżej tu sobie wrzucę do kabiny i będę... Stachu będzie kierował sobie, nie bez wychodzenia z kabiny. Jeszcze tak. Klima brakuje i... No klimę, no to wiatracze trzeba. No, klima jest. Klima jest jak lala. Jest to 13? Jednak się nagrało tam to ten. Co? Jak żeśmy 60 podnosiło wtedy z tymi... Nagrało się. No nagrało się jednak. Coś się nagrało. A co? No wtedy te płyty. Płyty wyrzuciliśmy, to nie będzie. A tu 60 nie mogła ruszyć i ani podnieść. Dobra, już. Jest? No to no. Dobra, poszło. Przecież jest też jeden taki mniejszy. Masz tu dokręć na ten. Trzeba to podgrzać. Trzymaj, żeby tu nie przeszkadzało, jak się taśma spali. Trzeba może szczelkę. Jak się nagrzeje, to tu się obkręca. Czekaj. Ile? 46. No. Wykłaniasz takiego klucza? No, sobie nie. Dobra. Dawaj palniki, przyszykuj przecinak. Ja tu już grzeję, bo to trzeba przygrzać chwilę. To nie taka hopsiu sprawa, żeby to... Przygrzej. Dawaj drugi od razu. Na dwa? No chłopie. Momentalnie nagle. No kurde. Ja idę po przecinek. Tylko bądź gotowości, bo żeby, żeby się nie stopiła. Trzeba włączyć. Nie, delikatnie.
Chodź pies, bo cię będzie grzać. O, będzie grzać, powiem ci, że to daje w chuj ostro. Chodź, Loki, chodź, chodź. No jak duszysz się, to się zaraz duszysz, jak zaczniesz grzać. No. Ostrażany chuj. Nie ugasi się z tym, co ty? Musi się spać. 600 bel, za dużo. Ale praży, ja nie mogę. Na pewno. Mówię mu, że... Nie, chyba, że dawaj jedną butlę od dołu będę. Tomasz, rozpalisz ją. Normalnie... Dam tamten drugi ruko. O jarba. Ślizgę. To żabkę masz taką. Znalazł to samo co ty. O, teraz to skręcić. Ale kurwa, gorące wszystko. Uważaj na paluchy. No. JFS. Czekaj, ja go wyjmę i go skręcę. No nie, czekaj, to my musimy ją i tak będzie trzeba ją wkręcać chyba, tak? Wiesz? W tą stronę tak czy się. Na razie. Ale czy... Nie, w to musi iść. No to tak jak teraz, no. Ładnie idzie. Popuściliśmy teraz. Tak, popuściliśmy łańcuch. A jeszcze trzeba tą drugą tam pod spodem trzeba będzie. Dociągnąć. Tą tutaj pod spodem. No tu pod spodem to całe ma. Złap tam jak możesz, jak masz, jak podejdziesz jakoś. No. Dobrze idzie. To ona już palcami by poszła. Ta, to starczy, starczy, już jest 3 mm luzu ma. No. Dobrze jest, luzu jest fest. To co, ale teraz by trzeba było tą drugą jeszcze. To trzeba grzać i tu akurat miejsce na przecinek, tylko że tą, trzeba tą w drugą stronę trzeba prać. Bo tu i od góry być... jest i można od dołu grzać. Bo można jeszcze by tą lampę odkręcić. Tam całą? Tam są śrubki i ona wyjdzie. Wiesz o co chodzi, wtedy z dołu będziemy luz. Bo może... tak czy siak... To działa w tę stronę. Jak to będziemy kręcić, to no. będzie się wysuwać, siuma tak. i musi w tę. A musimy tam z powrotem ją dokręcać. Tak, a potem w tamtą stronę. Ale to musimy poluzować, bo ona no. będzie trzymała. Bo jak chcemy naciągnąć łańcuch, to musimy w tamtą stronę. To wiesz co, trzymaj trzynastką, a ja pneumatem tu odkręcę. Tu jest ta blacha, tu jest jedna śrubka, tylko tu. Nie, tu jest jedna, bo ona dzielona, dzielona blacha. Ale dzielona blacha jest. Dawaj pneumata, byku. Podaj no. Dobra, czekaj. Montuję. Trzymaj. Kurde. Masz? No. Fajrant. Trzymaj. A potem tamtą odkręcimy jeszcze. No i zobacz. Dobra, teraz już miejsce. Dobra konstrukcja. Co to za rurka tu podstawiona jest, jakaś spawana? O, teraz to jest luks miejsce. Prowadnica. Ale ta rurka, a na te rurki, znaczy na te blaszki. No teraz to No co, grzejmy dalej. A jak? Jeszcze się kopci z tego, zobacz. No bo wiesz, no to... Jakiś smak, czy coś podeszło? Wiesz, bo to nie było odkręcane od nowości. Fajna bucha, Piotruś. Ciuj, tam z blachą. Nagrywa się? Nagrywa się, nagrywa się. A, jest. No, jeszcze. Idzie, zobacz. Idzie, no. Idzie, no. Poszło chyba. Poszło, poszło. Zobacz. Ja pierdzielę, jest siła. O, i teraz od góry i zobacz. Nie tam można ci przycinać. No i zobacz. Idzie. Co? Starczy chyba, nie? A teraz. Stachu.
Czekaj, ile jest? Już jest, dobre 2 mm luza, bo trzymamy. No nawet więcej. Już strój 3 mm luza jest, to będzie. Zruszać ją trzeba. Smaru najebać, potem będziemy dokręcać i wiesz. To łatwo pójść, łatwo się dokręci. Grafitowym. No. No. Będzie. Będzie, ładnie. Kurde. Faktycznie przybrało te blachy tam. No, dobrze, czy to co, trzeba teraz tą drugą część. Dopiero tak. Później będziemy. Dawaj 13 od spodu, odkręcimy od razu tą blachę całą. Będziemy kręcić później od razu to. Od razu będziemy ustawiać ten łańcuch. Kurwa, stary, jeszcze dzisiaj by zbierać. Nie ma co na razie, chyba że na zielonkę. No. Widziałem, że na zielonkę zbierali. Normalnie po kosz, z pokosów zbierał gościu tym. No co ty, nie zbierajką daje. Nawet bez noży. Tylko małą trawę po prostu. No. Powiedz, czekaj. Jak, powiedz kiedy. Dawaj. Czekaj. Zostawię je, wiecie. No jeszcze. Bo mi się ono. Dobra, je. No pój. Grzejemy drugą stronę gazami. Jeba o oczach, ja nie wiem. Panie kochany, jak to skomentujesz? 10 na 10 robota. Zagrzaliśmy i palcami można odkręcać. No, no tylko, że... Gorące. Gorące, nie? Piotruś tutaj grzeje od spodu. Spawacz nasz. Można wypalić pajęczynkę od razu. Tak. Przygotowania idą pełną parą. Tak, i zaraz będziemy, kurna, ustawiać łańcuchy. Może nie będzie rwać. Tak. Nie będzie krzywić znać śrubele. Zobaczymy co dalej. Tak. Jak się raczej się no nie, to pójdzie i trochę się podciągnie, żeby było równo i powinno być. Zanim zaczniemy naciągać, to się smaru da, żeby wiesz. No to dajmy. Albo nawet bymy, masz WD? Nie wiem, coś tam chyba mam. WSD jakieś? SD. WD to zaraz przyniosę jak chcesz. Ile, 40? Dębową? Z urodzin? Dębowa. Może być. No to już kulara nie się. I co? Trzeba smarować. No to dobra już, idę po kieliszki. Bo strasznie gorąco. Chwila przerwy. To się wytnie. Czekaj, to trzeba... Pan Karol, w drugą stronę. Na dół trzeba, to może ja wezmę od dołu. Czekaj. Spróbuj od dołu, no. Bo to od góry nie powiem. Masz kamerę. Stronę, fajnie. Od dołu lepiej jest. Czekaj, żygnę smarkiem. Smarkiem, olejkiem. Opa. Tylko nie po nogach, stary. Kapie, kapie. O. Śruba 46, jakby się ktoś pytał. Potrzebował to takie. O, w dół teraz lepiej idzie, no. Ładnie idzie. Idzie, idzie fajnie. Jak tam jest? Dobra, ja sobie założę na głowę. Poczekaj, zmierzę. Ale jeszcze. 7 masz. No, no to już by było. Poczekaj, bo to jest lekko krzywy, wiesz? Ale zobacz jak tam jest, tam jeszcze chyba wisi. W punkcie. No, w porównaniu do tamtego, no to jeszcze delikatnie wisi. No, chyba no. Że puścić i niech przejdzie, zobaczyć jak to wyjdzie. No. Wiesz o co chodzi. Tylko trzeba by to podkręcić go tutaj, wiesz? No tu już ma 7. Tam ma niby 6,9. Tak? Dajdę do góry, będzie mi łatwiej, wiesz? Do góry będzie mi łatwiej go wziąć. Co? Twoja wucha chce miodu. Dobra. Teraz ładnie naprężony. Teraz w drugą stronę. To też szukował. To mniejszą żabką. Nie ma bardzo jak podejść. Może no byku, no nie gadaj, że jest źle, no o, nie. Wystygło. Trochę wodą palaliśmy.
20 minut stygło i... Zobacz, fabryka, to samo co tu. 20 minut stygło i nie wystygło. Fabryka. Trzeba było wodą poratować. Tak, bo jakoś połączyło się. Można tu nie ma jak podejść. No Stachu, chodź tutaj. Od dołu trzeba ziugnąć, bo tu nie ma jak tą żabką podejść od góry. W drugą stronę. Tak. Rękami dokręciłem to. Tę sztukę. O. Idzie. Dobra, starszy. Teraz tylko wyjąć teraz listę. Zobaczyć jak idzie. Nie? Sprzęt. Sprzęt. Żeby nie wciągnęło. Przecież bardzo metra nie ma się co sugerować, bo wiesz, jeden jest łańcuch tak, drugi tak, nie? Ale to jest tylko tak potocznie, jeszcze te blachy wyciągnij. Panowie, mi to się wydaje, że tam to trzeba podciągnąć. Że co? To tam to trzeba podciągnąć. Zobacz jak on tam wisi. Rósł sprzętem, zobaczymy. No tamten jest tak jakby jeszcze luźny, tak jakby no, więcej. Tamten jest luźny. Opa! Zobaczymy. To widać stąd Stachu, ale no pewnie, trzeba zobaczyć, no nie? No wisi, tamten wisi. Jeszcze 2 mm przynajmniej. No. O widzisz, teraz się trochę, on się ruszy, to trochę luz tu się bardziej zrobi, widzisz? Raz bardziej naciąga, raz mniej. Ale to, ale tam jeszcze... Tamten jeszcze dwa razy trzeba ziugnąć, nie? Ten już jest elegancko tutaj pierwszy, a ten drugi jeszcze dwa razy przekręcić i... Oj. Chyba, że... Chyba, że palnikiem by wyciągali. A bo to też by było, no nie. Pierdź, walnij tu jeszcze tym. O, przecinakiem jeszcze idzie. Dobra, już nie idzie. No i git! Tam też już jest, panie. Panie, robota luks. Czekaj, trzeba by może tutaj przysmarować to od razu. Co? Tutaj jest te kalamitki, są na tym wałku. No to testy. Testy tam pomalutku. Od firmy Zenox. Oj. Ostatnie muśnięcia smarem. Tylko, że nie idzie. Włącz no kompresor. Cytek do góry. Jest włączony. Nie jest włączony. Cytek do góry. To jest włączony. Smarł było, bo to idzie. Cytek do góry. No jest. Góry. Cytek do góry. No jest. No nic nie bije. No wyłączony jest kompresor. No to kurwa jest włącz. No. No, też włączony. Tak? No nic nie ma, rzeczywiście. Żeś strzelał w kury, to masz. Bo już nie ma. Resztka. Sebastianie, panie kochany, dobry smar dałeś. Bardzo dobry. Tylko, że szybko się strasznie kończy. No. No nie? Przyczepa i kurde posmaży jedynie. I tubki nie ma, nie? No. To weź kombajna smaruj, chłopie. Smar z granitu. To trzy tubki tak na minimum na kombajn. Jak chcecie bić,
Jak chcecie dobrze nasmarować kombajn, no to przynajmniej 3 tubki smaru. Polecam. Wyszła. Ostatnie smarnięcia i co? Przyczepa gotowa i teraz go kosić. W następnym odcinku zobaczycie już jak śmigamy z rotacyjną po remoncie. Jest jeszcze tutaj? Jest jeszcze. Jest. Gdy wykorzystałeś już co nieco. I co, dobry to jest smart z granitu? Dobry jest. Dobry, nie? Zasało. Ale się trzeba upierdolić. Trzeba rękawiczki. Te drogi. Co chciałeś? A nic no. No, coś idzie. Tylko, że mało ciśnienie, widzisz? Nic nie bije. O, teraz strzela coś. Bije. Teraz strzela. Nie, bo musi się odpowietrzyć. No, teraz to idzie. Mówiłem, by to kompresor włącz. Z tego to i salomo nie należy. Właśnie, spójrz. A ty co, włączyłeś i nie zauważyłeś te kabel włączony. Był i nie ma. Żeś tak ciągnął mocno, że rozłączyło kabel. Dobrze, pięknie będzie. Ładny dziuga, nie? No dziuga fajnie. Fajnie, nie? Beko! Po tym przyjedziesz? Było bite przecież tam. To nie ma nic do rzeczy. Musisz dojebane. Poprzebijać. A 60 się smarował? No później. O! Jest już! Wystarczy. Tam będzie... Zadera odpali. Siodłem będzie bujało. Odpalamy. Jak cichutko chodzi, zobaczcie. Tylko łańcuch, wiadomo, bo idzie po stalo stal 3, to... Stan igła, można by rzec. No. Nie chcę coś wziąć, 6000 i dzisiaj niech przyjedzie. Do umycia tylko i jak nowa będzie. Ty nie rwie tam blach? Nie, blacha ta spadła oparta. To co, kręcimy... Zobacz, taka sama przykłada jak w tym, jak w rozrzutniku, no. Olej zalany, bo w tamtym roku zalewałem. Zobaczcie jak chodzi pięknie. No to co? No maszyna gotowa. No maszyna gotowa. Kosiarka i ognia, nie? No. Wszystko przygotowane i z głowy, nie? Tak. Nic tylko golić. To co? W następnym odcinku golenie. Tak. Także trzymajcie się. Pozdrawiam. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Pozdrawiamy. I co, do następnego koszenia rotacyjną z tym oto sprzętem.